Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj zaczynamy oczywiście od tego, że wczoraj podczas wyścigu Paris-Roubaix zwyciężył Peter Sagan i jest to jego pierwsze zwycięstwo w tym wyścigu. No i dokonał tego w całkiem fajnym stylu, bo zaatakował na jednym odcinku, na którym cała grupa faworytów nie była w stanie na ten atak odpowiedzieć. Doskoczył do uciekającej grupki. No i już wtedy było widać, że wypracował sobie całkiem niezłą przewagę i że są duże szanse na to, żeby dojechać do mety. Kiedy pracował z zawodnikiem, który przyjechał na drugim miejscu, widać było, że ta przewaga lekko topnieje, lekko wzrasta, ale koniec końców na jakieś 10 km do mety było tam już 40 do 50 sekund. Potem jak było 5 km do mety, wzrosło to do 1 minuty, więc już było wszystko załatwione. No i na finiszu na welodromie Peter Sagan zwyciężył. Drugie miejsce za Peterem Saganem zajął Sylvain Dillier. No i to postawa tego zawodnika też jest bardzo dobra, bo właśnie kiedy Peter mijał tą uciekającą grupkę, no to on skoczył mu na koło i było widać chyba, że jest między nimi jakaś taka nić współpracy, że Peter ciągnie na brukach, a Sylvain tutaj poprawiał na takich odcinkach długich, szosowych. Wychodził na zmiany, popracował trochę. Ta współpraca układała się całkiem dobrze. No oczywiście aż do sprintu na welodromie, gdzie Peter okazał się dużo mocniejszy. Druga wiadomość, która też jest z wyścigu Paris-Roubaix, no niestety jest dużo smutniejszą wiadomością, bo wczoraj już podczas relacji na Eurosporcie i także na mediach kolarskich pojawiła się informacja, że jeden z zawodników, Michael Hollertz, zasłabł i upadł. No i tutaj niezbędna była reanimacja, przewieziono zawodnika helikopterem do szpitala, no ale niestety lekarzom nie udało się uratować tego młodego 23-letniego zawodnika. No i wczoraj wieczorem on niestety zmarł. Nazwy tych wyścigów monumentalnych nie są tam przypisane tylko dla ładnej, ciekawej, chwytającej nazwy, tylko okazuje się, że piekło północy, no bywa naprawdę prawdziwym piekłem. W trzeciej i ostatniej wiadomości dzisiaj wracamy kolejny raz do premiery nowej książki Mai Włoszczowskiej Rowerem na szczyt. I w związku z premierą tej książki odbyła się ostatnio konferencja i livestream w Centrum Premier Gazety Wyborczej. I w opisie tego filmu podrzucę Wam link, gdzie możecie sobie tą relację obejrzeć, jeśli nie udało Wam się tego obejrzeć na żywo w weekend. Podczas tego wywiadu można usłyszeć kilka opinii od dziennikarzy, od Czesława Langa, od paru innych osób. Udziela się tam także Arek Perin, więc jest kilka naprawdę ciekawych smaczków, które sobie warto posłuchać i obejrzeć. W dzisiejszym odcinku programu cyklicznego to już wszystko. Ja oczywiście standardowo zapraszam Was na kolejny odcinek, który będzie w środę. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia. Cześć.